A, bo już widzicie tam, no widzicie. Profesora bym chciał sobie odpalić, co by statystyczki mieć, bo fajnie się tak ma. Ej, może na saporcie dalej będę grał. Fajnie mi się grał na tym saporcie. Ale frajer. Dobrze, mi powie, pociąg. Kurwa, dzięki mać. Bardzo. Trzymaj się. Już robię te srąbki jebane. Jeszcze te drzwi przymknę może. Mam jakiś syf w ogóle? Nie, tylko te postle. Gdzie jest ta kamerka? Masz, nawet ci zwiększę, ale nie wiem, czy będzie i tak widać. O, stary. No to rzeczywiście, te półpompki to trzeba usunąć, bo i tak ich nie widać. Ma. A, to nie to. Chłopca to ser w pokoju trzyma, no bo kurwa tosty sobie robiłem, no gościu. Rozumiesz? Dostałem jakiś sos z tysiąca wysp i on leży, data mu się kończy zaraz. Z czym można jeszcze sos jeść? Możecie mi powiedzieć taki? Bo ja nie wiem, co ja mam z nuggetsy robić jakieś czy coś? Przecież nie dodam tego do sosu, tako. Bo to wyjdzie... Chłop też w pokoju trzymasz? A gdzie mam, kurwa, chleb tostowy trzymać? Jak nie w pokoju? Mam zajebać kuchnię, znaczy mam w kuchni trzymać chleb tostowy, żeby... Jak tam miejsca nie ma na to? Mikrofalówka jest przejęta przez itemy Szymona, bo tam mógłbym trzymać na przykład. Moja półka jest zawalona w jakichś przyprawach i wszystkim innym i nie mam po prostu gdzie tego położyć. Jaki sos? Sos tysiąca wysp. Swoją drogą taki średni ten sos, no ale nie chcę, żeby się zmarnował specjalnie. A, dobra, teraz tak. Jeszcze sekunda, bo muszę zaawansowane. Muszę odhaczyć znowu ten YouTube. Czy nie YouTube, tylko Chroma. Gdzie to kurwa jest? Spotify, Song Request. Ej, czekaj, to tu? Nie, no to tu, przeglądara, o, git. A, swoją drogą, rzeczywiście można już rozdzielać dźwięki w wbudowanym systemie OBS-a. Ja nie mogłem tego znaleźć wcześniej. Dobra, i muzyczka jakaś. Oj, ale by się takiej lifłani posłuchało, co? Już się doczekać nie mogę. Ty w ogóle NB dalej chory jesteś? Bo tak mi się przypomniało, że miałem cię na Discordzie zapytać, a zapomniałem. I czy ci przyszedł ten test na COVID-a? Co to kurde, co ja otworzyłem? To jest Spotify? A nie, bo Spotify jest tutaj. Siema, Krzysiu. Ej, Krzysiu, oglądałeś z nami kawałek tego? Sprawy? PDF-owskiej, tak zwanej, na tym? A dlaczego, kurwa, nie? Taki widz z ciebie? Nie sądzisz, że powinieneś tu być, kurwa, dla streamera, a nie dla gierek, które na tym lecą. Rozumiesz? Czekaj, gdzie ja to mam? Ej, czy wy, kurwa, nie mieliście podwójnego dźwięku na tym? Przypadkiem? Bo ja teraz zauważyłem, że nie zamknąłem Spotify'a, a to na tej samej jakby... Na tym samym leci. Tylko mam inne ustawienie. Dobra, okej.
Ale by było. Szczególnie, że miało różny dźwięk, to mogło się nakładać. Na chuj. Jeszcze coś miałem zrobić. A, zapytałem cię o ten. Nie, już zrobię do pracy jutro. A, rozumiem, rozumiem. Przyszedł, zdałem. Aha, czyli pozytywny, ale do pracy idziesz, ale pozytywny. Rozumiem. Czyli, no, czyli spoko, nie? Jakiś bok ze inne śmiecie, co ich w życiu nie oglądałem. No ale wiesz, no to ma jakieś ciekawe jest, nie? W sensie, no. No co ja będę jakiemuś odtwarzaczowi nabijał widzów? A o ile idziecie, że Harry siedział u Rybsona na streamie? O ile idziecie, że Harry siedział u niego? Siedział, na pewno siedział. Po prostu jest hejkerem dla mojej osoby. O czym już mówiłem dawno temu. To nikt nie słuchał wtedy. Kurwa, no czy ja chcę tego supporta grać? Nie, samemu to mi tak dziwnie, szczerze. To nie ludzie, którzy mnie ani trochę nie interesują. No zależy jak na to spojrzysz, stary. Mnie też nie interesują jakby oni konkretnie. Interesuje mnie sprawa, tak? Że takie coś jest wywlekane na światło dzienne. I to, co więcej, to, co jest według mnie najbardziej interesujące, to, że taka grupa osób najprawdopodobniej o tym wiedziała. I nikt nic kurwa nie powiedział. Ja nie wiem, czy tam mem z 60 był już X lat temu, że kto z 60 to ma przejebane. Nawet w takiej sprawie. Dziwne to jest dla mnie strasznie. A chuj, no taki świat najwidoczniej, nie? Taki świat. A co ja banuję? Jak ona się nazywa? A już zbanowana jest. A to drugie? Na Firi? Kaziksem ofensywnym? Dobra. Mówisz, chuj, ten dawno Kaziora nie było, tak szczerze. Z domu będę pracował. A, to w domu zostajesz, tak? A na którą masz robotę? Dziewiąta? Chyba kiedyś mówiłeś, że na dziewiątą normalnie masz, nie? Kurwa, jak mnie wzruchają stary na tym Kaziksie. No to czy znajdę NB, nie? A nie, nie znajdę cię, kurwa. Zapominam cały czas o tym. A, okej. A widzisz? Ja słucham dla widza. Ja słucham dla widza. A czy widz słucha dla mnie? Otóż nie. Otóż nie. O, siema, siema, Harry. Ja już widziałem, co ty tam pisałeś, hejkerze. Ja widziałem. Ja widziałem, stary, to wszystko. No i mi starczy wiedzieć, co odjebali. Tyle nie muszę o tym na YouTubie oglądać. No, w sumie ma sens, nie? Szczerze? No nie, no samym też oglądał, jakby mnie streamował. Bardziej mnie w tym wszystkim w sumie też interesowało, co ma ta pani psycholog do powiedzenia, ale no nie powiedziała w sumie nic, co. Nie, przepraszam. Nie wiedziałem, że to może być na zasadzie. Kurwa, teraz mi wypadło. Ona powiedziała, przy pierwszym wywiadzie z nią ona to powiedziała. Z rodzicami coś. No hej, Rafał. no hejker jesteś, hejker. Powodzenia, chłopaki. Powodzenia. I on nie wiedział. Ej, Trundlem mi się fajnie w tej dżungli grało. Kurde, Trundle jest pojebany. Wygra ten pedo. No i kurwa, trafiłeś, stary.
Ja bym się nad sucharem zastanowił ogólnie, bo tutaj w jego przypadku może być niestety odwrócona psychologia. Czyli niby się przyznaje, ale to tylko śmieszki, ale to nie muszą być śmieszki. Także pamiętajcie, że gdzieś tam z tyłu głowy trzeba to mieć. Że ktoś w twoim gronie znajomych, powiedzmy, może być takim Stew ukrytym. A co gorsza, Wojtazem. To już przechodzi wszystko chyba. Przestańcie to wysyłać, kurwa, nie wysyłaj tego gościu. Usunę tego klipa zaraz. Kurde, kliknąłem na resztę i nie chcę teraz filmiku oglądać, ja zapomnę później. Ja nie będę się kolejny raz tłumaczył, dlaczego ten filmik wygląda tak, jak wygląda. Powiem tylko, że Jo nie wiedział. Nie, Suar taki nie jest, on jest wannabe, wiesz? Bo te dzieciaki są edgy po prostu też, nie? A już zmieniam scenę jak coś. A on jest wannabe. On jest edgy wannabe. 21 wyświetleń, klip miesiąca. Ja pierdolę, przecież mój topowy klip ma 100 coś wyświetleń. To kurwa, to będzie zaraz na pierwszym miejscu. Nie wiem, czy ja tego nie usunę, jak to będzie miał więcej, kurwa, tak szczerze. Nie wiem, no, z tego co widzę, streamerzy nie usuwają takich out of context rzeczy, ale kurwa. 191 anarchist dochodzi na streamku, to jest najpopularniejszy. Jeden z moich ulubionych klipów, ten co ty NB zrobiłeś, ma trzecie miejsce. Bardzo mi się podoba ten klip. Widzicie, wystarczyło być na chwilę odtwarzaczem i już nawet klipy masz kurwa topowe. Chyba niebieski, nie? Jo. It's alright. Nic nie wiemy, gościu, nic nie wiemy. Chłopco ma S1? I ty mi powiesz, że ty z hejterem nie jesteś? A nie, w sumie nie powiedziałeś, że nie jesteś w sumie. Dobra, gościu, ja sobie chilluję po prostu. Nie chcę być lepszy od Zdunka, bo nie chcę mu psuć humoru, ok? Ja, pan dobry streamer, wolę dla widza, żeby miał uśmiechniętą buzię i się nie spinał, że wiesz. Na dodatek może nie będzie grał tę ligę dzięki temu, tak? A jak ja wyjdę ponad niego, to on od razu stwierdzi, że nie, no tak być nie może. Napierdałem w ligę i co? Znowu spadnie albo coś. Teraz łatwo o rangę. No nie wiem, stary, grałem z Pamelą, bo stwierdziłem, że i tak mi idzie tak chujowo, że mogę te duosy grać. I no nie jest dobrze, nie jest dobrze. Chociaż na supporcie też grałem, no ale... Przyjemnie mi się grał, natomiast chujowy byłem. Bardzo. Ale ty masz włosy na tym klipie z TWD? A, bo ja pewnie krótsze miałem i ten, czy co? Czy jakie tam miałem? Chyba M-ki jeszcze nie miałem na tamtym klipie. Tak coś czuję. Ale reklama z Disneya, hu hu. I to jest jakaś, chociaż w sumie. Dziwię się, że InStreamly nie wyhacza na przykład tego, że masz ustawione tylko dla pełnoletnich i na przykład takich filmików nie reklamuje, bo jaki ma sens. W sensie, no jest szansa, że będziecie to oglądać, ale... Czy duża? Za kolarze fiu-fiu? No przecież linia włosa to stary od praktycznie od początku streamowania już jest na tym poziomie, na którym jest aktualnie. Powiedzmy, że to weszło bardzo szybko i...
i się zatrzymało trochę, nie? Teraz tam jakieś przerzedzenia bardziej wchodzą na takiej zasadzie. Piotr Zelt? Ty, Piotr Zelt to nie jest ten z 13 posterunku? Nie żyje chyba. Czy zatrzymało to FTF? No zatrzymało się jakby... Zakolika się zatrzymały, tak? A przerzedzanie się nie zatrzymało niestety. Nie polecam ogólnie. Żyje? A to a on nie miał jakiegoś tam... A, znaczy, nie wiem, to jakoś tak się kojarzyło. Serio, żyje? No to co ty, Denby, odkleiło ci się, gościu? Tej kimpo mi tu rzucasz? I to jeszcze takie? Poważne? Kostek. Czy on wiedział, że tu jestem? Chyba wiedział. Ja pierdolę, ej, widzicie co ten Trundle robi? Mnie prawie zabił mordę. Pojebane. A, no jak na wiki nie ma, to rzeczywiście, no to żyje, ma się dobrze, wiadomo. Życzę mu jak najlepiej. Nie no, jak żyje to sorry, myślałem, że on tam był w szpitalu i zmarł chyba, czy coś takiego, tak jakoś, może to jakiś fake news był. Może od DJ-a Palasite'a informacja była i... No i a wiecie jak to jest z DJ-em Palasite'em, nie? No komendant to wiem, że nie żyje, oczywiście, że tak. Komendant to tak. Tylko ja też miałem wrażenie, że o panu Piotrze taka informacja. No kurwa. Taka informacja się pojawiła. Czy my jesteśmy w stanie to zrobić jakoś? Aha. A ona nawet nie ma warda tam, tylko tutaj gdzieś, o kurwa. 10 sekund skok. Oni wszędzie wardy są. Ghosterzy sami. Niezły emaciek. Wiesz co, bo miałem E w ogóle nie używać, ale jak widziałem, że się tam gdzieś przesuwa, no to stwierdziłem, że użyję, byle tę izolację mieć, nie? No bo musiałem przez tę ściankę przeskoczyć. Nie, tu nic nie zrobimy. O kurwa. Jezu, ten Bard nawet nie sięga do Blue? Ja nie mam szans z nim w dżungli. Ponoć mają wrócić, no, ale to już pewnie nie będzie to samo, gościu. To już nie będzie to samo. Kto spingował pomoc? Vayne, aha. No gank, no gank na bocie. No ja słuchałem trochę jak ten mówił o tym też, ten Tacyn, z czym się zgadzam ogólnie w tej wypowiedzi, że no
ma to widownię i tak dalej, on się na serio wkurwia, nie? O to wszystko. Przynajmniej z tego, co mówią ci. Ja nie mam jak przeskoczyć. Uff, dobrze, że ją smog zaczął napierdalać. Escia. Ja pierdolę, ten Trundle to już na odklejce to tu wleciał chyba. Totalnej. Mógłbym zrobić akcję, że z widzem zamawia pizzę? Jasne, stary, ja giveaway kurwa robię bez widowni, a ty mi będziesz jeszcze kazał pizzę zamawiać. To wiesz co, ja powiem tak, ja mogę wam pizzę zamawiać, ale ty mi co miesiąc 100 dolków wysyłasz, git? Tak się możemy umówić może, co? I wtedy będzie gituweczka tak zwana. Ty sponsorujesz pizzę dla widzów po prostu. Chappy Cherry streamuje stary. Piszcie, mam te Chappy Cherry. Weebie. Stop being a weeb. Zacznego, Krzysiu. Jak tam ten top? O kurwa! Nic robić nie muszę. Nie sprawdzaj nawet, Krzysiu. To jest VTuberka. Tak jak twoja ulubiona streamerka. Papa Jones jest przy mnie mniej więcej? No jasne, jasne. Czy kiedyś nie tego? No tak, ja już opowiadałem o wczoraj na streamie o tym, czy kiedy tam był stream, że Papa John's ma pizzę za 40 parę złotych, nie? Także i to w tej klasycznej wielkości z tego co kojarzę. Jak sobie sprawdzałem, bo jakieś też sobie chciałem zamówić, mówię, o, przetestuję, może dobra, słyszałem o sieci, no i cóż. I co? A właśnie, Harry, bo ty finalnie nie byłeś na tym meczu, tak? Właśnie nie zdążyłeś, czy byłeś? Jednak. Taka, wiesz co, nawet dziwne jest, z tych klipów to jest taka... i to, takie pomieszane to jest, bo ona tam też takie ma jakieś, wiesz, że coś mówi o Grzegorzu. Że Grzegorzu oddychaj, czy coś takiego, nie wiem, no to... Krawędziowa też trochę jest. Nie wiem, być 16-10, a byłem... O chuju złoty. No to współczuję, stary. Rozumiem, że... biletu, w sensie kasy za bilet nie odzyskasz, nie? Skoro to jakaś zewnętrzna sprawa. No i klasycznie, oczywiście nie ma nigdzie wardów. Ale idzie. Nie żarty z tym kaziorem chyba Envy.
Ja pierdoli. Jezus Chrystus, za i za dużo killi chyba biorę. Ja nie wiem, czy on by nie uciekł akurat. O kurwa, mit. Papa. Prawdopodobnie odwołują, bo nie z ich winy. No właśnie, właśnie o to mi chodziło, nie? Że pewnie nie z ich winy, mimo że to jest, wiesz, no, dość istotna sprawa, no to pewnie by ci powiedzieli co, że coś, że mogłeś sobie załatwić jakiś tam transport, nie? Bla bla car, cokolwiek, nie wiem. Ej, ale bla bla car, żeby tam mogli ładnie naklepać sobie kaski na czymś takim. Dwa towery nam zajebali? No właśnie, ja się nie zdziwię, jak ja zaraz coś odpierdolę i będzie throw. Z mojej strony bym nawet powiedział, nie? Powiem tak, przyjemniej się gra, jak to ktoś jest nafidowany, znaczy... Mentalnie przyjemniej może jakoś, o. Nie strasz się, że zaraz przejebiesz, no bo wiadomo, że fajnie jest być nafidowanym, bo obrażenia i tak dalej. Jeszcze tydzień pracy? Ej, co ty, Envy, umierasz? On mnie zajebczy raczej. No każdy mnie tu zabija, szczerze. Dobra, cofam. A nie, ona poszła sobie, dobra. W ogóle ten pociąg, którym jechałem, to do Wiednia miał jechać, a skończył jechać gdzieś przy granicy. O kurde. No jak ktoś musiał akurat tam być, czy coś. O pist. No cóż. Trzynaście sekund trinket. Dupa. A tu był ten. Dobra, tu i tak nic nie ma. Czy ja tam zdążę? Spróbuję. Czy tower? Nie, no idę do nich, idę. Ups. Papa. Myślałem, że Swain pójdzie tak daleko, żeby tutaj coś zrobić. Nie ma Trundla, w sensie był, ale najprawdopodobniej będzie chciał robić kolejnego ten. O, Trundle jest tutaj. Dobra, to Gangplank i ten? No i chuj. Ja pierdolę, poszedł i się wyjebałem się, że on chociaż ulta na niego jeb... On miał tego ulta? Czekaj, on miał ulta i go nie odpalił? Czy nie było jeszcze wtedy ulta? Ale odjebałem. Jak? Czemu ja tam nie poszedłem? Czy mogłem tam iść w ogóle? Nie wiem, no muszę chyba oddać tego. A nie, Trundle jest tu znowu. Kurwa, ty to mogłem robić pewnie. Co tu drugie? Edge'a? No to Edge'a. Nie ma na pinka nawet, kurwa.
O kurwa, 70 HP zostało. Kto tyle zajebał, to ja byłem? On zabił ją jeszcze? Irelka. Kurde, najgorsze jest to, że ja nawet nie mam specjalnie w kogo tu wlecieć. Jezu, ten Kazior, no. Co z tego, że jestem 5-0? Ja już nic tu nie mogę zrobić. Nawet kurwa Malzahara strzelam, żeby było ciężko ubić. I Aramek gramy, super. Ej, czemu on nie ucieka tym? Gdzie on idzie? Czemu on do boku ucieka? What? No i chuj. Nie zauważyłem, że bo się spojrzałem na czat i... Chyba przegraliśmy. Bez kappi. Ja nie jestem w stanie nic zrobić. Jest coś, co mi daje jakąś przeżywalność poza GA? No, Black Cleaver niby trochę, nie? Ale... Już teraz? Przed tą Seryldą? My się nie znam. Niestety, na tej grze. No to NB, jednak banik chyba, przykro mi. Ja pierdolę. Aha, on mi coś dał. A ja się autentycznie tego wystraszyłem. Myślałem, że coś na mnie spada, nie? Ja pierdolę. Dobra, weń coś klika, nie? Także git. A właśnie, tutaj pokazuje, co jest tego? QWE. No, klasik. No, powiem tak, mam dobre statystyki, ale muszę WUS ewoluować. Dlaczego? Przecież ja wiedziałem, że gierka przypierdolka z X-em. Co ty mówisz do mnie, chłopie? Ale mi się przykro teraz zrobiło, czaisz? Ale mi się przykro teraz zrobiło. Ja bym tak nie powiedział dla ciebie, wiesz? Ja bym tak dla ciebie nie powiedział. O kurwa. A czy mogłem spierdalać? Chyba mogłem, chociaż nie wiem, czy bym wyszedł z tego, nie? Nie wiadomo, czy bym wyszedł, tak szczerze. Pewnie bym wyszedł, jeszcze bym chyba zdążył.
To całkiem ciekawe to było. No ja nie byłem, zeskoczył tak szczerze, ale w sensie, no jak mówisz, że było spoko, to spoko, ale ja mam wrażenie, że to jest taki właśnie pic, nie? Zawsze tak mi się to kojarzyło, że to jest takie, że wiesz, tylko dzieci będą się cieszyć, a reszta powie, że kurwa, psikać coś w twarz tylko i co to za zabawa. Na hororek. A Harold się poszedł pierdolić, znaczy ten się poszedł pierdolić. Cała rodzina idzie, nie? Będę cię rozjebać. Muszę gdzieś tego pinka postawić. Aha. Ja pierdolę, ej, to jest nierealne, czy ten... Czy my nic nie bijemy, naprawdę? Nul? Jak mogę go z Mordekaiserem chłopa nie wyberstować jakoś? Pokurwiona sprawa, szczerze. Harry'ego Pottera mają? O kurde. Ty, Harry Potter? I ta scena w więźniu z Azkabanu, jak jedziesz pociągiem, ci tak zgniata. Ciekawe, czy się zgniatają tam normalnie. No, free nasz, no niestety. No, naprawdę, mógłbym powiedzieć, że znaczy to jest moja wina oczywiście, tylko mógłbym się jakby przyznać, że odjebałem, ale nie spodziewałem się, że mnie zdąży zapierdolić ten Gangplank w tamtym momencie. W życiu bym się kurwa tego nie spodziewał. Ja pierdolę. Na chuj mi ta postać jest. W życiu takiego meczapu chyba nie miałem chujowego dla mnie. No wszyscy się chyba pode mnie złożyli w ogóle. Mówią, a dobra, jest kazior. Bierzemy. Chuj. Tanków. Dobra, widzę, że on tam puszuje, no ale on mnie zapierdoli, tak się składa. Jak ma ulta, to jest ogr, tak zwany. Ba time train. No wiem. Co? Czemu? On trzeciego i chyba bierze. Sam Malzahar. Jeden koleś. Trzy i chyba wziął. Jeden. Trzech chłopów w teamie żyje. On wziął nam wszystko. Dobra. Szczerze nie wątpię, żeby to pociągnęła jakoś ta Vayne. Nie wiem, jakbyśmy musieli ją spilować, a ja nawet nie mam jak jej spilować po prostu. Chyba, że dostając bętki na łeb zamiast niej. Movement krzesłem, powietrze czy da obraz nie ma zgniatania. No co ty nie powiesz? Raczej nie ma zgniatania, no spoko. Zapamiętam. Pamiętajcie, że on stopwatcha. No chuj, mówiłem, że throw odjebiecie. To, ale tu nie było nawet specjalnego throwa, stary. Ja po prostu nie byłem w stanie na ich team skorzystać ze swojej przewagi. Mam wrażenie. Ja niepotrzebnie po prostu mam kill. Taka jest prawda. O kurwa. An ally has
has been slain. An enemy has been slain. Dobra, dajem radę. Myślałem, że to ult GPK z jakiegoś powodu. Nadal pięknie użyty. Ma rację, myślę, ta Vayne. Albo ona poniesie, albo nas wyniosą, krótko mówiąc. Ja jestem już totalnym uselessem, niestety. Kurwa, ja na jedną falę tych minionów prawie pół many tracę? Oho. Legendary. O chuj. Nie zdążyłem. Ja pierdolę, koleś mi w locie to przerwał, nie? No Forsen by powiedział unlucky w tym momencie, ja też tak powiem. Bob mnie kurwa w locie złopał. Przejebany. Pięknie użyty, przypominam. Sześć, sześć już jestem, 5-0 byłem, przypominam. Tak, życie ubywa, nie? Ty jesteś tym ziomkiem, ale ja nic nie mogę... No stary, wytłumacz mi logicznie, co może Kha'Zix na taką drużynę zrobić. Co ja mogę zrobić, kurwa? Autentycznie nie jestem w stanie zabić nikogo, jakbym mógł chociaż tego GPK-a wyberstować. Ale on se wpierdoli pomarańczkę i zadowolony chodzi. Kostek. Kostek, słyszysz ty mnie? Ja mogę za Warda chodzącego robić, bo jak umrę, to nic się nie zmieni. Maszor z prędkością świata. Światła w sensie nie świata. Światła w sumie może też. Ja dopiero 15 wbiłem też swoją drogą. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Odpowiesz mi na moje pytanie, gościu, czy nie? Czy będziesz głupka dalej udawał, udawał? Nie wiem, co robić.
Plus jest taki, że mają obsraną zbroję i nie wchodzą. Masz miód? Aha. Ej, oni są bez Malzahara. I co, Vayne się wraca? Ze wszystkich osób się Vayne wraca? O, Talia. Talia może się wrócić. No i chuj, nie mogła się wrócić jednak. Dobra, my musimy się wrócić. Tego możemy jeszcze oddać, tak szczerze. No i nie miałem kiedy tego użyć, niestety. Nie, nie mogę tak. Ja pierdol. 193 farmy mam, no. Chłopca ulta nie ulepsza? Nie każą, to nie ulepsza. No, nie każą. Nie, no ja nie lubię ulepszać ulta po prostu, wiesz? Nie wiem dokładnie na jakiej zasadzie nawet działa aktualnie. Nigdy nie ulepszałem ulta. Miałem przez chwilę taki moment, że chciałem, ale chyba wyszedł jakiś patch czy coś takiego i ulta przestali maksować. Tak mi się przynajmniej wydaje, jakiegoś Jankosa oglądałem, to przestał chyba, więc... Że ku dać pierwsze? No a co ja mam pierwsze dać, jak nie ku gościu? Oczywiście, że ku, zawsze ku pierwsze. Gościu, widziałeś jak ja kiedyś grałem na tym Kha'Zixie? Nigdy chyba nie ulepszyłem, chyba że przez przypadek czegoś innego niż ku. Jako pierwszy, oczywiście. Nie było takiej sytuacji raczej, więc... Co ten Swain? Rybca mówi, że kuchujowe. No czy wiesz, no, jest inny, to jest kompletnie inny świat. Także ja sobie siedzę w Silverku i wiesz, ku mi po prostu daje jakieś profity, nie? Dla mnie profity, tak? Szybciej mogę kogoś tam zabić, coś takiego. Ja pierdolę. To jest świat realny. To się naprawdę wydarzyło. Koleś zabrał mi całe życie na beczkę. Całe jebane życie na beczkę poszło. Rozumiesz to? Rozumiesz to? Całe życie na beczkę. Nierealne to jest. Chyba, że byłem trochę obity, chociaż to jeszcze bym zrozumiał.
Znowu ta reklama. Ja nie mam jeszcze na to kasy? O kurde, myślałem, że więcej za to pójdzie. No dalej game meta się robi. No już niestety, nie wiem jak było wcześniej szczerze, ale no... No, Braumik to kozak postać, prawda? Skoczyłbym tam szczerze. I dobrze bym zrobił. Widzieliście to? A ja miałem skok, zapomniałem, że się resetuje. Dobra, ja idę split pushować, coś? No, chyba tak. Ej, dobrze zagrałem chyba, co? Czy nie? A jest solo Drake push, dobra. Nie skończylibyśmy chyba gry, nie? Ej, może byśmy kurwa skończyli. Co ja robię w ogóle? Dobra, to jest koniec gry, ja pierdolę. Ej, dobrze zagrałem, naprawdę. Nawet ten skok na tego. Na GPK się okazał dobry. Wreszcie. Ale no... Długo myślałem, walczyłem ze sobą, czy tam skakiwać, czy to będzie deszcz po prostu, czy co. Vayne dostaje oczywiście. No, sterował, ja chciałem w ogóle, miałem też taką pierwszą myśl, że wtedy, kiedy go przyciągnął Mordekaiser, żeby wskoczyć, ale wtedy bym na stówę zginął. Bo zaraz ktoś wyszedł od dołu. Jaką masz rangę, przypomnij? Platynę 1 na main koncie aktualnie, a tu S1 sobie wbijam na spokojnie, wiesz o co chodzi, nie? Wiesz jak to jest. Właśnie co powodują, że... Nie, no widzisz jak ja gram w lesie? Dobrze? Ej, ty mordę zrobił mniej niż ja, gdzie ja kurwa nic nie robiłem już później? Ja bym powiedział nawet, że na początku nic nie zrobiłem, bo to wszystko to było... To były kile, które po prostu wchodziły. Wygierki gold. Stary, ja miałem... Ile miałem? Ja miałem 5 pod rząd wygranych, tak. 5, 4 albo 5 pod rząd było zwycięstw. I wszystko poszło się pierdolić, za co jest teraz. Dosłownie byłem 1 czy 2 mecze chyba przed goldem i tak było. Dosłownie czuję się jak w poprzednim sezonie, splicie, sorry, kiedy też byłem, miałem 80 LP i... S1-0 LP, tak będzie. Ja szczerze się tego spodziewam. Ale najpierw pójdę do łazienki ze dwóch. A mam tłumaczenie. Pierdol się. I powiem wam, że cały czas się zastanawiam, jakie kurwa fikołki się muszą dziać w głowach wszystkich tych influencerów teraz, nie? Któryś miałby, nie wiem, dostać wyrok rzeczywiście, bez zawiasów jakichś.
Ja pierdolę. Stary. Zagrałbym coś innego, jakiegoś topa czy coś, ale jak ja to zagram, to już będzie koniec. Ja na topie bym wyciągnął Dariusa nawet czy coś, w którym tam troszeczkę grałem, powiedzmy, w sensie no, w porównaniu z innymi. To dupa i tak dostał w pierdol i tyle. Toplanerzy w ogóle dobrze wiedzą, co robić, często się tam, znaczy z tego co kojarzyłem, że się nie biją jakoś tak specjalnie często. A tego, czy ty chcesz się zamienić, supporciku? O, botlaner chce się zamienić pierwszy w ogóle. Nie, rodzinka to w ogóle nawet, ja bardziej o nich samych myślę, bo w sumie, nie, bo na przykład tam jak jest jakiś dubel i ta Natsu czy coś, nie wiem, to chyba kurwa papa robi Natsu, choćby PR-owo, nie wiem, no, przecież, nie wiem, no chyba, że miłość jest ważniejsza w tej kwestii, nie mam pojęcia, co tam się musi dziać. Co ja chciałem zbanować? Tą Brytanię. Wielką. Nie, rodzina to mi się wydaje, że na pewno się odsuwa. O kurwa, first pick bot i mu zabrali tego, Ezreala. A to dosyć safe było rzeczywiście, ale gówno. Brali Belvet mocno teraz. Ja widziałem, co ta Briar robiła. Jak to się wymawia w ogóle? Briar? Briar? Nie wiem. No nie, no przecież... Pagata to po prostu jest klulesem przede wszystkim, tak mi się wydaje. W ogóle podoba mi się, że ktoś napisał taki komentarz, że czy ludzie zapomnieli już, że wiesz, że już teraz jest troszeczkę Pagata wybielona z tym Stew, no bo Stew zrobił coś gorszego. I on mówi, że no to wciąż nie zmienia tego, że zostało to... Że to miało miejsce, nie? Oni mówią, a to ty już zapomniałeś, co zrobił Stew? Wiecie, takie... Jasne, że Stew zrobił gorszą rzecz, tylko no, Fagata wciąż coś zrobiła, to tak jakby, wiesz... To, że ona coś źle zrobiła, już znika, nie? Już to się, już się nie liczy. Osobiście miałem w dupie, czy ona go wyruchała na ten hajs, czy nie? Nawet kompletnie nie rozumiem, czemu taka duża drama z tego wyszła. Ale no... Co mi tu proponuje? Jarvana. Wezmę tego Jarvana w sumie. Czy on jest dobry jeszcze, czy znowu nerfa dostał jeszcze jakiegoś? To o, to jest inna sprawa. To już w ogóle ziomek, że one wiedziały i jeszcze co więcej. Ta 13-latka, ta Fagata jeszcze wspomniała, że ona słyszała o jakimś ruchaniu czy coś, to już jest w ogóle szczyt. Tam kontakt jeszcze jakimś kontaktem, nie? Jakby wiedziała, że na przykład kontaktował się z 13-latką, no to nie wiem, jakoś mogłaby się tam jeszcze, ale jak ona niby usłyszała o jakimś ruchaniu, to już, o kurwa. Ej, czy dobrze mówię, że Jarvan był pierwszym Victorious skinem? Czy źle mówię? Dostał jakieś nerfy, ale git, jest okej. Okay. Trzynastka? No ona tak chyba podała, nie? Że 13-latka. Zresztą no co za różnica, 13 czy 14, no. Prawnie to wiesz, rok różnica, prawnie też się nic nie zmienia, więc... Jarvan albo Janna. No tak, Janna też jest, no. Jedna... I później ja nie wiem, czy na trzecim jest Elise? Czy na czwartym? Nie, list nie wiem, czy w trzecim była już. Nie pamiętam, szczerze. Nie, list na pewno nie była w pierwszym sezonie. Na stówę. Znaczy, dobra, może nie na stówę, no ale... Co to jest? A my też jednego platyniarza mamy, zawsze coś. Ej, co tu się w tej grze dzieje, że teraz tak często jest silver z platyną? Grany. Silver 2?
Gra z Platyną 4, a nawet trójki już i dwójki widziałem. Co prawda, no chyba nie teraz, tylko wtedy, co miałem takie win ratio, ale no. No, sezon trzeci Elis, no. No, czyli Jarvan, Janna, Elis, no. Ja w ogóle myślałem, że na jednym koncie miałem Elis wbitą, ale nie miałem. Niestety. Ładny skinek. Czy no ładny, no taki... Okej. Okay. Przestań to kurwa wysyłać! Chłopie... Ja cię odstrzelę zaraz. Rozumiesz? Ile można męczyć temat? Było, minęło, przypadek każdemu się może zdarzyć taki, tak? Welcome to Summoner's Rift. Oho. Idzie rodzinka.pl. Co on zrobił? On odjebał. Co ten trash? On tam wszedł dosłownie. Będzie no. Kurwa, chłopaki, no. Niech tamten ziomek co rozsyłał po streamerach twoje klipy? Był taki? Ja zaraz będę musiał napisać wykrzyknik info, i które będzie tłumaczyło, dlaczego tak, co się wydarzyło w tym klipie. Tak będę musiał przez suchara, nie? Jak on się nazywał, ten chłop? Ale Torkem nie wysyłał chyba moich klipów za bardzo. Nie jestem pewien, szczerze, jeśli o niego ci chodzi. Co ja się tak z życia wysrałem? Może mogłem dużego raptora najpierw zabić? Winny się tłumaczy? Gościu. Sądzie też byś się nie tłumaczył, jakbyś był niewinny? Tutaj mogą powstać poważne zarzuty niestety. O czymś takim. Kurca, a tak, był ten koleś, rzeczywiście. Tak, ale on wysyłał właśnie u Arquela to, no. Nie po streamerach chyba, tylko on u Arquela to wysyłał. Stąd też te klipy takie wysokie. Pamiętam, bo nawet był taki moment, że ktoś stworzył ten sam klip z nim i no ten ta osoba od nas, powiedzmy, no nie wiem jak to określić, dłużej w community, nic wyświetleń nie miała, nie? W porównaniu z nim. Sisters.
Nie, ale nie wysyłajcie kurwa klipów moich u kogoś, w sensie chuj z tym co ten klip ma, ale ja pierdolę, ja nie chcę, ja naprawdę, jeśli się dowiem, że któryś kurwa klip wysłał do streamera i będzie, ktokolwiek kurwa wejdzie i powie czemu ja się tam reklamuję przez was czy coś, to jest kurwa ban bez mrugnięcia. Ja nie po to kurwa się nie atencjonuję w ogóle na tym pierdolonym Twitchu, żeby mi śmietnik jakiś wysłał klip do kogoś i żebym jeszcze za to obrywał, bo atencji szukam. Nie po to trzech widzów mam. No, no ale no tak szczerze jest, no. Przecież jakbym ja kurwa Patira odstawiał i u każdego się kurwa, każdemu lizał dupę, to choćbym kurwa nie wiem jakim nudziarzem był, to miał te 10 widzów pewnie stałe. $1200? Ja coś mogę kupić za to? Mogę. Na pewno Gold Drinkera? O, jo. A co jest u tego? A, to, a nie, to jest on też odpalony, dobra, git. Sztywny jesteś strasznie. Kurde, no są rzeczy, które mi się nie podobają. No między innymi to. Powiem tak, no. Kiedyś nawet nie lubiłem, jak ktoś po prostu o mnie wspominał, że streamuje. W sensie, no. Z was, że tak powiem, u kogoś innego. Ale już chuj z tym jakoś, powiedzmy. W miarę. Ale takie rzeczy to jest. To mnie bardzo irytuje na pewno, tak z głowy. I właśnie psucie mi statystyk. Takie coś jak właśnie Torkę robił i Broku. To jest coś, czego ja kurwa nie wybaczam. Ja się nie odbanuję za to, o może tak. Ja irytuję jeszcze? To się w kolejce musisz ustawić, Harry. Do tych co irytują. Tak, ty pierwszy i ciebie najbardziej nienawidzę, jasne. Tak to by każdy chciał, gościu. Tak to by każdy chciał. Nie, ja pierwszy. Najbardziej Irina i Jurka, no właśnie. To nie jest prawda, natomiast taki wyszedł z takiego założenia niektórzy wyszli. Czemu w ogóle budujecie opinię, w sensie budujecie mój obraz, że ja nienawidzę widzów? Nie rozumiem tego, jest mi po prostu smutno jak takie coś się pojawia. No, dwa pinki mam, dobra, niech będą. Nowej konki ma? No mama. A rzeczywiście, chyba ostatnio nawet jak grałem to chyba jeszcze nie miał. Albo nie patrzyłem. Spellów nie czyta, speli nie czyta, na splasze nie patrzy. Ale ją zbombili, co? I uda mi się go zabić? Ale gówno, nic jej nie bije. Ciąu. Wolną HT? No przecież już mówiłeś o tym. Ej. It's time. Czy to widzi Warda? Jak myślicie? Harry? Jesteś w stanie jakoś to. No, czy pamiętasz, czy to widać? Bo to tak to trochę chujowo, bo ja najpierw Warda postawiłem, a potem ten. Nie widzi, okej, okay, dobra.
Bo wiem, że mnie na pewno nie widać, nie? Ale... To trochę też odjebałem. Tacy. Kurwa. Moje pieniądze. Ale ten Warda nie widzi czego. Nie, nie wiem, tego Warda najbardziej lubię. Gdzie powinienem stawiać w ogóle? Tutaj? Gdzieś? Gdzie się najlepszego Warda wstawia w dżungli? Czy dragonia? A, on tutaj... Mówisz, że on tutaj nie widzi w ogóle? Chyba, że... Czy ty mówisz o tym? Dobra, zabił mnie flashem, war. Zestilowany, zestilowany, tak jest. O, granet. Mogłem chyba nie flashować, bo widziałem, że już coś tam na mordzie mam. To chyba Ignite był, nie? No, ten Ignite i tak by mnie chyba dojechał. No chuj. Najpierw Gore Drinker, nie? Potem buty pewnie. A. Czas perady. Nie wiem, ta emotka jest zajebista po prostu. Oho. Jak to im pomóc? Ej, on nie ma tego. O kurwa, o kurwa. O chuj ci chodzi. Ja. Ej, ja coś źle zrobiłem? W sensie poza tym, że Veigar... go zajebał, ja go nie podrzuciłem, to ten Veigar i tak by go zabił. Ja nawet nie wiem, czy Veigar go zajebał, szczerze. I can't move. Chyba nie mogłem mu pomóc. Mhm. No nie, no to na pewno, no, chociażby rzucić tak, żeby stanąć przed tym... jak on się nazywa? Veigarem, nie? Żeby go też podrzucić, no bo to oczywiste, tak to znaczy, ja straciłem też czas na odwrócenie się do Veigara, żeby go hitnąć jeszcze, nie? Więc no, logiczne. Nie wiem, ja właśnie jestem chujowy też w ocenianiu sytuacji czasami moich i błędów. I też, no, skąd mam wiedzieć, co mam poprawić? Musiałbym swoje wody oglądać, a nie zależy mi na tej grze na tyle, żeby kurwa wody oglądać. Jak ja nawet nie wiem, gdzie przy Dragon Picie postawić Warda, co dopiero, żeby swoje wody oglądać. Tam na KS 5-0 jest. I buduje się pod Letality, tak? Tak się kurwa ją buduje teraz? Co to jest? Pierwszy raz coś takiego widzę. A, pod wszystko można teraz? No to wykurwiście. Myślałem, że go tym podrzucę jeszcze, szczerze. No ale chuj. Wyszło? Wyszło. Kurwa, ten botlane znowu przepuszowany. No chuj no. Dwa razy tam byłem chyba, także... To prawda, raz już ktoś nie żył. No w sumie drugi raz też nie żyła Aszka. No nie wiem. Chuj, pomogłem top lanerowi. To jest najważniejsze. Nie może dlaczego?
Daj pinga na niego? Nie, no nie... Ale jak mam na niego dać pinga, bo nie rozumiem. O kurwa, ile mu obrażeń zadała. Nie wiem, przecież on widział nas, nie? Raczej. To się wiedział, że ktoś użył tego i widział, że Syndra jest na midzie, czyli to musiał być ktoś inny. Aha, chyba że chciał kupić czas, żeby sobie Drake'a zrobili. No ale ja tego Drake'a nie mogłem kontestować nawet z tą dwójką, nie? Że tutaj... Do nothing tak zwane było. Kurwa, nie mam co zrobić, nie mam jak jej pomóc. Nawet jakbym wleciał, to bym zdechł, także... Up item albo flash pingnij. A jak się pinguje kogoś, jak wystarczy go kliknąć? No masz. Myślę, że to był błąd, że go spingowałem. A zmutował mnie, tak? Czy co? Self, aha. I co, on ma mute all, czy coś takiego? A, okej. Okay. A, to teraz nie można po prostu? O kurwa. Jak ja to zrobiłem, że tu nie było widać? Ja pierdolę. Ej, w życiu się tak nie baitowałem. Tam siebie. Praktycznie. O kurwa, ile ja pieniędzy miałem, no to gratuluję mózgu. Nie można pingować wcale sojuszników, ani jaki temu pani speli. Aaa, Rafael. To jest szczerze chyba dobrze, nie? No ale wciąż można pingować na kogoś, nie? Zresztą ja to praktykuję, jak mnie ktoś wkurza, że postanowił olać sobie jakiegoś kola czy coś. To po chuj pingia to? Właśnie, byczku, właśnie. Wydaje mi się, że wszystko ładnie tu wyczekałem, żeby jak najlepiej ten... Kusiło rzucić Q, kusiło wcześniej rzucić na dwóch chyba. Także gir. Tylko Gordrinkera nie użyłem na niej. Czy robią, wklejają z czatu na przykład listin live? Nie, no jak chuj, że tak robią. To już by mi się fujnie chciało. Nie ma opcji, kurwa. Przecież zobacz, żeby to zrobić, to musisz zatrzymać, skopiować. To będzie tak, że nie będzie można kopiować wiadomości z czatu pewnie. Zaraz. Ja pierdolę, wyobraź sobie, że jesteś tam... w dziale od takich pomysłów związanych z czatem, czy z jakąś komunikacją i co chwilę ci kurwa ludzie community Lola znajduje nowy sposób, żeby być toksycznym, nie? Nie dajesz rady już. Pojebana sprawa. Że nie można spingować, że sojusznik ma TP albo ma ulta. No ale sam możesz spingować, nie? No raczej czy to ma aż. Czy, jakie ma znaczenie spingowanie komuś, że ma TPK? No co, przypominasz mu o tym, że ma? Raczej też to jest używane negatywnie. W większości, że gościu, czemu nie użyłeś ulta? Tak wiesz. Kamsko, że tak powiem, nie? Jak haker trochę.
O kurwa, ona jeszcze ją prawie zajebała. No to zajebiście. Co ja zrobiłem? I zabijam ją? Nie. Ona ma wardę jeszcze, zajebiście. Spierdalam stąd, elo. Kurwa. Za późno. Już 1500 była, ja dopiero E rzucałem, więc to nie mogło się udać. Serio? Nie udało... No, brak Syndry tu. A kurwa, z tą Syndrą byśmy tak zajebali ładnie. No, trochę chujowo z mojej strony. Że tu wleciałem. Ty Frozen Heart na nią? Nie no, oni mają kurwa 3 HP chłopów, a ja myślę o tym, to Mawa może zbuduje, co? No to widzę, że szybko się tego Frozena buduje, szczerze. Dobra, robię tego Frozena, chuj. Gruba odklejka od Riotu, no. Ale wydaje mi się, no jest szansa, że nikt kompletnie o tym nie pomyślał, nie? Tak to nie możesz. No w sumie tak, w sumie tak. Oho. A, to już jest, ja spierdalam, sorry trash. No, jakby trafiła, to bym wleciał. Jak nie trafiła, no to chuj. Ale to rzuciłem. No cóż, cały mecz się wprołuje. Kancelował sobie autoatak w planta? Kto? A. Unluckys. Ty, jaki ja wysoki ten będę miał chyba. O, papaszka. Po to, żeby uratować jakąś szmatę, się wyjebałem, nie wiem. Nic na tym nie tracimy obiektywowo, ale no, nie wiem, no tak bez sensu to było. Znaczy, może gdybym wleciał i od razu coś spróbował zrobić, ale ten Veigar był chyba za daleko. A nie, nie mogłem, bo ja chyba w stuna wpadłem. W ogóle. Chyba mnie tak, wydaje mi się, że mnie LED wrzucił w stuna jakoś. Veigara. No i 3 HP, w sensie, że już teraz, no w sumie kurwa, chyba dość oczywiste nawet, nie, że powinienem. Dobra, no chuj. Mądry się nie urodziłem, więc wyjebane.
O ja pierdolę. A no to jest. Ja mam więcej tego. Więcej mam wizji niż nasz trash. O Boże. Aha. I ona jest sama chyba. O Boże, czemu ja tego nie sięgnąłem? Ale nas jebią, Boże. Reszta autofil? A, to. A, jebanko. Nawet nie jestem w stanie, dostaję ulta, kurwa, z tyłu ktoś wszedł. Szczerze, jakby ktoś z tyłu nie wszedł, to możliwe, żebyśmy go zabili i pewnie i tak bym umarł. A tak, o Boże. Najlepszy moment chyba na FFA, żeby się ludzie zgodzili. Czyli zły moment po prostu. Ale my gramy dalej. My nie z tych, co się poddają, spokojnie. I DDC? No to przynajmniej coś tam wie na bocie może, nie? Co się dzieje? A nie chce farmi, on się nie chodzi. Zobacz, on jest Fnatic starą, zaraz tutaj poniesie gierkę. Po to go nafidowałem na tym topie, żeby teraz miał. O kurwa, nie jest 0,9 ten trash. With my setting and I can't even move or return them. Aha, mhm. No i on nie wiedział, ja nie wiedział. Kojarzy mi się takie tłumaczonko z czymś. Ty zabijam? Nie, no nie ma chuja, że zabijam, no nie oszukujmy się. Kurwa, no nic, no nie da się nic zrobić. Czy to mnie uratowało? Chyba nawet dwu nie zdążyłem odpalić. Ale gramy dalej, nie wiem, nas dupę, spróbujmy. Nie wiem, kto miałby tu w ogóle się obudzić nagle, żeby to ponieść. Tylko Malzahar może coś tam by robił, no ale no co, on w jedną osobę się wpierdoli i drzwi, nie? Nie wiem, źle, że mu daje, ale chuj, nie ma komu, tak czy inaczej. I cyk mi jest 22. 9-11 jeszcze jestem, fajnie. Aszka co więcej niż ja zrobię. No bałem się trochę wchodzić, nie ma co ukrywać. Przynajmniej wardowałem coś. Miałem prawie tyle co ich support. No niestety, no kurde, nie wiem.
Tak mi ciężko. Ja jak próbuję gankować bota, to się tak często nie udaje, a wiem, że powinienem na tego bota się nauczyć gankować, no ale no nie, po prostu nie umiem. Zawsze to po prostu albo coś ja odjebię, albo oni się nie ruszą, nie wiem. Nie mogę znaleźć po prostu jakiegoś sposobu, żeby to działało. A nafidujesz bota i tak naprawdę już jest GG, nie? Ej, duży Limp Bizkit w ogóle leci teraz. Sad Trump. Nie mów mi, że to jest ten klip mój, który wysłałeś. Czemu on w ogóle, czemu te klipy teraz są pokazane dziwnie? What? Dziwne. Chyba ostatni gram. Muszę jutro się zdecydować, co będę grał wreszcie. Puść ten Kingdom Come, ale obsrane gacie mam trochę. Nie, Assassin jeszcze trochę. 22.05 stary, wiesz ile jest jeszcze gierek, które są z późniejszego? To jest w maju grałem, to jest przecież nic. Kurde, i między trójką a Black Flagiem jaka przepaść w ogóle, była prawie rok. 3 miesiące tego. Znaczy 9 miechów. Nie wiem jakie nawet ceny są za tego Rogue'a. Bo to też muszę kupić, akurat części tej nie mam, więc... Co mi proponuje? Jarvan znowu, super. Ej, biorę w Toramusa, co? Nie no, biorę w chuj. Assassin Rogue. O. Dwie dychy, no. Kurwa, tak szczerze, kompletnie nie chce mi się w tę część grać nawet. Oglądałeś w ogóle Harry albo grałeś już w nowego Assassinka? Nie? Jak wraca do tego. Ale podobno w ogóle to nie jest nawet chyba AAA gierka specjalnie. W sensie, no chyba jest, ale. Słyszałem, że mało reklamowane, bo i tak dalej. Mało kasy w to włożyli. No właśnie tak słyszałem, że nie miała być po prostu, nie? Także jakieś bugi, coś tam. Dobra. I co wzięli z Swaina na koniec? No czyli tylko Swain mi coś robi. To dla mnie spoko. A nie, pokazuje, dobra, nieważne. On chyba bierze to, z tego co kojarzę. Niby tutaj jest ten, ale wydaje mi się, że to bieganie jeszcze przez krzaków dla Ramusa akurat jest sporo. Tylko czy ja też często wchodzę w te krzaki? Oj. Jak zjechał być giga? No bo właśnie słyszałem, że to ma być takie obudzenie serii znowu, w sensie powrót do tamtej serii, ale takie budżetowe bardziej. I jak się uda, to dopiero będzie coś więcej, nie? To się tak musiało skończyć. GG.
strasznie chujowe miejsce na recall swoją drogą. Chyba mnie z krzaków widać, a tak. O, poszli w pizdu, dobra. Jeszcze Q wziąłem, nie? Bo finalnie myślałem, że coś z tego wyjdzie. Wyszło gówno. A to dzięki za pomoc, dziewczyny, no. Pietlin co jednego hitka sprzedała chyba. Nie, thank you, miss. Kurwa, ta Vayne nam idzie, ja pierdolę. Ty, wjechać w nią teraz? 4 sekundy? Mogę chyba. No tak, wlatuje w Vayne, która może mi moje kręcenie się przerwać. Pomysł roku, naprawdę. Kto już się wyjebał? Morgana, 0-2. Support gap. O, czyli straciłem blue, okej. No i fajnie się bawisz na tym? Zajebiście. Wykurwiście to zagrał. Aha. Dobra. Pozwoliłem mu spuszować, więc git. Support w grze teraz? Serio? O kurde. Fajnie, że piknięta została chyba, nie? Najpierw Tormaid czy najpierw buty? Dobra, Tormaid raczej. Tylko buty muszę i tak kupić. Myślę, że Tormaida by mi kazała gierka wziąć raczej. No dobra, jest 0-2. Czyli jeszcze nie jest najgorzej. Mida nie mam za bardzo po co gankować, chyba że zobaczę, że użyła E. Ewentualnie jak jakoś zainicjuje to Wiktor. Tak, muszę sprawić, żeby to on zainicjował walkę po prostu i powinno być git wtedy. Tormaid Rush, tak? Dobra. Dobra, no. Tu jeszcze wart tylko. Bo ten jest raczej na pewno już zrobiony. Ale sprawdzimy i tak. A nie. O kurwa. Oj kurwa.
Ach, myślałem, że szybciej do niego jakoś dotrę tam. No i chuj. Aha. Ale już tłumaczyłem to, że ja w ogóle mam w głowie, a ciekawe czy będzie Nocturne i ja sobie zadaję to pytanie, a i tak idę tą stroną, nie wiem czemu. Czemu kurwa zawsze jakby ryzykuję niepotrzebnie. Jaki to ma sens kurwa. A dobra, zabija Nocturna, szczerze to wyszło zajebiście w takim razie. To cofam, ale no wciąż nie powinienem tak robić, nie? O, Caitlinka już klasik. 4-0. Dobre kole teraz. If you don't int. Klasyczek. Co to jest? Co to był za dźwięk? What? Tion ult? Aha, bo on na tym ma inny dźwięk, tak? O kurwa. Witam. Ej kurwiście. Let's fucking go. Nie rozumiem. Czemu on tak chciał zrobić? W sensie wiedział, że tu jestem, wiedział, że jest Morgana, po cholerę tak chciał zrobić. Wcześniej jeszcze rozumiem, ale teraz? Oho. Oj, chuj. Bad call w takim razie. Nie spodziewałem się, że tak szybko przyjdą. Jeszcze shutdown na niej. Giga źle. Niestety. Myślałem, że Morgany zabijają. Dobra, cofam. Co tu dużo mówić, no. Ktoś zostaje? Nie, oni myślą, że ja tam jestem. To teraz zostać to by było chyba głupio dosyć, no. Bo oni uciekają, bo od razu myślą, że... O Boże, ta Morgana. Nie jestem w stanie. No. Co ona kurwa robi? Ja pierdolę. A nie, on pierwszy raz się wyjebał. Ja myślałem, że on już któryś raz się wywalił. Tak, to git. Nie, raczej nie, chyba co?
Nie, to nie ma sensu. Jakbym miał ulta, to bym mógł tak wlecieć. Jo, pierdole, ile mi chłop najebał. 1450? W 11 minucie? 12? Siemarin? Popierdolone. Popierdolone. Serio. Glu pewnie nie mam. Nie. Oho, papa tawerek, niestety. Rammus i sperma pushing? Okej, fajnie, stary. Będą chce pushować dalej. Current plating will fall soon. Jezu, nic nie bije. Dobra, uff, ładnie to wyszło. No i co, że Hemtecz żyje, jak nie jestem w stanie specjalnie nic zrobić. Okej, to Morgana na tym koncie? Serio? O kurwa. A konto sama levelowała? Jak ty... Pierwszy sama levelowała i... Ja z taką samą gram? Ty zabijam go? Nie, no ja go zabijam w chuj chyba, nie? Dobra, żarcik taki mały. Szczerze myślałem, że dalej skoczę. No bo jak na to najadę, to mi nie pokazuje też ile skaczę, nie? Więc... Ja pierdolę, zabiła go. Your turret has been destroyed. No proszę cię, już ustaw to, on i tak... Co ona robi? An enemy has been slain.
Ej, o co chodzi? Czemu ona tam poszła w ogóle? Czemu nie zrobiliśmy Drake'a? Czemu ci się zaczęli bić? O co chodzi? Ale moja wina, że nie spojrzałem w ogóle, że ci się napierdalają, nie? I sobie zrobiłem Drake'a. Jak gdyby nigdy nic. No wiem, ale muszę być rozpędzony, nie? Im szybszy jestem, tym chyba dalej mógł polecieć, czy coś takiego, nie? Coś tak chyba było. Ramus movement speed, no. 2900, i chyba zbiorę na to najpierw. Nie sięgam go. Nie, nie mogłem się ruszyć. Caitlyn za wolno, oni za szybko, ja niepotrzebnie i tak w skrócie. Dużym. O, jakby Caitlynka wtedy jakoś ładnie to zrobiła, to by wyszło zajebiście, a tak? W sensie, no jakby, no, dobrze. Ale raczej nie jej wina. Nie wiem, czy mogę od razu... Chociaż chyba mogła, bo ona gdzieś tu chyba była. Także gdzieś tam mogła wybrać farmę ewentualnie, nie? O, no i klasik. Ja zabiłem, ja pierdolę. Ej, po, jedna akcja i ja nie mam całej many. Wyjebałem Smite'a, żeby dostać asystę, a jest szansa, że w ogóle ona dostała i tak obrażenie jakieś. Po prostu jej nie hitnąłem, więc... Raczej nie jest na topie? Tak, on chyba na topie zabił. Dobra, to git. Be Drake. No i teraz są wszyscy, nie? Jak ja literalnie mógłbym tu sam teraz stać. I to zrobić. Nadal nie miałem tego, jak coś, także... Dobry, dobry kół. I no ta szmata jebana Morgana zabiła i mnie i siebie, nie? Ktoś naprawdę musiał... Nie, no, nie wiem jak to jest możliwe, że on może od razu po levelowaniu konta pierwszy mecz tu grać. Grasz tu Maciek? No może... Nie, ja kończę po tym, gościu. Ja mówiłem, że to jest ostatni mecz mój. No. Ile zagrałem? Dwa mecze w ogóle? Chyba dwa. Nie. Tak. Nie. Trzy. To jest trzeci, bo Jarvan, Kha'Zix i Ramus. Dobra, tu jest Papajusz. I mocno nagrzybił to jego. Ej, zabił coś jeszcze. Kozak. Ty, co jest? Oni mu nic nie zrobili. Ej, coś, co tam się kurwa wydarzyło? Kurde, no kończę tego, przecież powiedziałem, żebym zagrał. Mówiłem, że będę grał już duosy, bo wyjebane w tę grę, no. Proste.
Nie idzie mi samemu, to mogę duo. Chociaż wolałbym sam wbić szczerze, ale znaczy z panem to w sumie na minus wyszedł. I co się stało? Czemu mu nic nie bijemy? Nie mogę się ruszyć, nie mogę się ruszyć. Dobra, zajebię chociaż. Nie, Maciek, nie, ja nie będę tyle grał, stary. Ja w ogóle w najbliższym czasie pewnie w LoL nie będę grał teraz, bo wracam do gierek normalnych, nudnych. Ale możliwe, że w jakieś weekendy będę grał, to można coś tam przygierczyć. Zobaczymy. Nie, bo ja odtwarzaczem teraz jestem, to ja w ogóle w gry nie będę grał, chłopaki. Od jutra oglądamy Konopa, Dramki, chciałem powiedzieć Aferki właśnie, ale Aferki chyba już nie będzie. Nie wiem co tam jeszcze. Daily Dose of Internet, Unusual Memes, TikToki. Tak, Ortiz V2, no. No ale no, w sensie ja bym chciał tak niestety robić, wiem, że to jest gówno. Ale ja chciałem tak robić, dlatego że ja lubię dużo gadać na jakieś tematy różne, niekoniecznie mądrze. I osobiście wolałbym z widzami przeprowadzać dyskusję jakąś na jakiś temat. Ale no, w sensie nie mówię, że to w sumie ponad gierki jest, no ale też co jakiś czas... Witam cię, szmato. Czy on się spóźnił z tym? Starczą? Da się tak, kurwa? No widzicie, Vayne nie ma. Vayne teraz nie ma, oni zabijają. Tu, wszystko tu. 4 miliony... O kurwa. Pojebane, jak sobie chłop naklepał. Jeszcze tutaj troszeczkę przedłużył. Co by... Ten... Stworzyć... tego. No, tam coś stworzyć, nie? Właśnie, tak. Serio, ja z nim przegrywam? Biedny Sion. No i poza tym nie ma co ukrywać, że w aktualnych czasach Twitcha ludziom się najlepiej po prostu ogląda filmy. No i one najmniej od ciebie wymagają tak naprawdę, nie? Więc to jest win-win po prostu dla streamera. Pytanie, czy ja bym był w stanie coś takiego robić, nie? W sensie, czy by mi się chciało po prostu. Legendary.
O kurwa, ale ją zjadł. O, moje. Co? Przecież strzeliła w to. Ale tam sobie napierdala koleżka, ho ho. A Caitlyn poszła. Kurwa, szkoda, że Caitlyn poszła. Zesrała się ulta nocturna pewnie. Co, Randuin? Chyba git Randuin, co? Myślę. Czemu FF? What? Nie no, jest 16-2, dobrze, że sobie poszło. Lepiej, że my umarliśmy niż ten. 52 wizji. Frozen chyba lepszy? Tu nawet nie ma Frozena. Ale okej. To na którym ma za build? O kurwa, co to jest? Z czego on bije? Na ulcie czy coś? Co to kurwa jest? O kurwa. To deep. Ten flash w ogóle myślałem, że ją zabija, ona od razu mi spierdoliła. Także dobrze tam zagrałem, dobrze. My teamowo wygrywamy, nie? W sensie wydaje mi się, że na tym etapie powinniśmy ich rozjebać, natomiast no... Caitlynka na pewno nie może umrzeć pierwsza. Bo pizda będzie. Ja w ogóle strasznie by mnie wkurzał ten ult, że on jak hamuje, to jeszcze musi takie uderzenie o ziemię robić. Pasywka i E nocturna biją pod AP, z AP? A co to jest E? O kurwa, E to jest stunt. No to nieźle. Ej, to jest czwarty Drake. Co? Upsi. Ona to zabrała. Co tu się stało? Co z czego te obrażenia były? Ale autentycznie nie wiem, co tam się stało. Czy tam poszły wszystkie ataki naraz i Morgana jakoś plamą dobiła, czy co? Baron Ptaszar, ale to jeszcze ten, jak postawił grzyby w ogóle, że nic w nie wchodzi. Aha. Hmm.
Nie, no ty żartujesz. Ty kurwa kpisz. Nie, no ty kpisz. Ty kpisz, ty po prostu sobie jaja robisz. To się nie wydarzyło po prostu. To się nie wydarzyło. Teemo został w ogóle na tym topie, żeby sobie towerka nie spuszować. Ale fiesta, naprawdę, ale fiesta. A, Kate dała Q. No nie zauważyłem po prostu kompletnie. Nie wiem. Czasami ludzie na koniec wpierdalają jak najwięcej obrażeń, a czasami zostawiają wszystko dla junglera. Te ostatnie hitki, ja na przykład chcę smite'nę early, nie? Czy ktoś go może zeksplainować? Oni nie zauważyli, że on jest pod OP nawet. No w sumie ja też bym nie zauważył. No ale ja to ja. A pierdolę, 10 golda do Zoni. Czyż my skończymy tę grę teraz? Ej, oni spierdolili wszystko co mogli chyba. Czemu nie kończymy gry? Ej, nie wiem czemu nie kończymy gry, szczerze. Oni mają po 20 sekund, skończylibyśmy to palcem w piździe. Jeszcze resetujemy teraz i ja... Znaczy no teraz to już chuj. Teraz to dobrze, że resetujemy. Dobra, cofam, w sumie też kupię. I co ostatnie? Deadmans? Może Deadmansa? Albo Gargoyle? Gargoyle, bo jest jeszcze tamten. Chociaż on za dużo nie bije, ale... Ja wiem co zrobię. Chuj, wiedziałem, nie? Wiedziałem, że ta Morgana coś odpierdoli. Ramut Speed Pusher. Okej, okay, ten się wypierdala. Nie, no nie wierzę czemu w jedną i w drugą, no. Dogonię go, chuj. Myślałem, że go złapię jeszcze. Nie zdążyłem. Ale źle to rozegrałem ogólnie.
Te golemy mnie zawsze wkurwiało, że w dżungli golem to strasznie wolno bije potworki. A, o to ci chodzi. Szczerze, nie jakoś werli, nie, to nie przeszkadza, a potem to już sobie z górki leci. Bardziej mi przeszkadza, że rzeczywiście na przykład Drake'a nie mogę sam zrobić. Tego bardzo nie lubię. Że taki Zac albo Rammus, no kurwa nic nie zrobisz na tym Drake'u. Jak ktoś nie przyjdzie, to jesteś w dupie. I tego nigdy nie lubiłem, bo ja zawsze robiłem sam Drake'i. W sensie, no, grałem tak, że zazwyczaj sam tam. Aha, ja nie odpaliłem potki. Okej, ja nie odpaliłem potki. No tak. Zasik. Jedź się wyjebanie, ty git. A co zrobiło, chuj. Znowu możemy kończyć grę. No, możemy skończyć grę, robimy Eldera, nie? Kurwa, drugi raz już. Ta Morgana mogła puszować, to samo, nie? Z jednym minionem kurwa end robimy, no. Chyba ze sobą. Chociaż może. Nie zdążyłem. Dobra, ładnie. 11-10 nawet na koniec byłem, o kurwa. Sorry, sorry, ale działo się. Dobrze ten leader wyszedł, ale wciąż wydaje mi się, że mogliśmy skończyć, jak był tylko Swain. Bo ja wlatuję w Swaina, łapię go na E i koniec gry jest. Bo już się chłopak nie... Zresztą tak jak było tutaj, no. Wiesz, spodnie to robisz jak z tą potką, że na dupę ich nie zakłasz. Kurwa, no nie zauważyłem, ja myślałem, że mam zawalony inwentarz, a zapomniałem, że... Bo zobaczyłem, że mam całe inwentory, zauważyłem, że nie mam kasy, sprzedałem cloaka i no tak wyszło. I ja mówię, ale w ogóle jak wychodziłem z bazy, to tak sobie w głowie mówię, że kurwa, coś mało jestem na tej potce, nie? Mówię, dobra, pewnie jakiś zmienili coś, nie? No i chuj. Nie zmienili. I mówią, że jeśli na przykład przez działalność człowieka, jak na przykład pan mówi, że chce się żegać po stu i się zastanawiam, czy taka przenośnia, no przenośnia, przenośnia, no. Przecież no niektórym może chce się żegać, tak? Niezłe obrzydliwe napisane było. Czy będzie Rafel, moi drodzy? Tak, zgadliście, kurwa, jeszcze Rafel na koniec, fifka. Jeszcze dwie gierki, nie, już mi się nie, no przecież jednego jeszcze mógłbym zagrać, ale nie mam ochoty, szczerze, znaczy, idę już po prostu, o. Jeszcze się zaloguję na chwilę do pali, farmę muszę sobie poprawić. Ej, ty, jakie obrażenia zrobiłem. Widzisz to? Więcej niż Timo, o! Kto wygrał Big Kutasa? No sprawdźmy. No to graj se tak, słuchaj, graj se tak. Rin i Krzysztof. Dobre, dobre. Dobra. Jeszcze tylko wizja. O kurwa, mogę nie patrzeć. Dobra, dziękuję bardzo za streamka, za komentowanie.